bym nie bał się. Daj mi uwierzyć, że mogę czynić cuda w Twoje imię. Z Ewangelii świętego Marka. Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział. Nie mógł jednak pozostać w ukryciu. Zaraz bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła mu do nóg, a była to poganka, Syrofenicjanka z pochodzenia, i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. I powiedział do niej Jezus: pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Ona mu odparła: tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach. On jej rzekł: przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. Ześlij deszcz, otwórz nam bramy do nieba. Ześlij deszcz, otwórz nam bramy do nieba. Ześlij deszcz, otwórz.
Ukochają się przeze mnie zdroje Twojej łaski. Łaska po łasce, fala za falą. Łaska po łasce, fala za falą. Łaska po łasce, fala za falą. Przelewają się przeze mnie zdroje Twojej łaski. Łaska po łasce, fala za falą. Łaska po łasce, fala za falą. Łaska po łasce, fala za falą. Przelewają się przeze mnie zdroje Twojej łaski. Łaska po łasce, fala za falą. Swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i wierność swoją wobec domu Izraela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Radośnie wykrzykuj na cześć Pana cała ziemią. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry. Przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy dźwięku rogu. Radujcie się wobec Pana i Króla. Niech szumi morze i to, co je napełnia, świat jego mieszkańcy. Niech rzeki klaszczą w dłonie, niech góry razem wołają radośnie. Przed obliczem Pana, bo nadchodzi. Ześlij deszcz, otwórz nam bramy do nieba. Ześlij deszcz, otwórz nam bramy do nieba. Księgi Izajasza. Oto Bóg jest zbawieniem moim. Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem. Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia. Powiecie w owym dniu, chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów. Przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadome po całej ziemi. Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie święty Izraela.
uwielbiajcie Pana. Padnij na kolana, suszy Twoje łzy, on ratunkiem będzie Ci. Tu Jego stóp padnie, Jego stóp niezwyciężony. Niepojęty w swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemię, otwarcie wszystkie świata strony. Uwielbiajcie Pana, ludzkie serc bijące dzwony. Padnij na kolana, czekaj na utrudzony. Ono suszy Twoje łzy, on ratunkiem będzie Ci. Tu Jego stóp padnie wróg, on Bóg niezwyciężony. Niepojęty w swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemię, otwarcie wszystkie światy. Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc bijące dzwony. Padnij na kolana, przed Nim ludu utrudzony. Ono suszy Twoje łzy, on ratunkiem będzie Ci. Tu Jego stóp padnie w ruch, bo Bóg niezwyciężony. Niepojęty w swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemię, otwarcie wszystkie świata strony. Ewangelii świętego Marka. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał, kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie, widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i przyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej, córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości.
odpuszcza każdy mój grzech, miłosierny jest. Każdy smutek zmienia w śmiech, za liczbę moich łez. Twoje święte ciało i krew otwiera mi oczy. Łagodny Twój, teraz i tu. Odwiedzasz moje siły jak orła, jak młodego orła do lotu. Porywasz mnie, odnawiasz moje siły od nowa, dajesz mi moc i podnosisz mnie. Obecny wśród nas, Twoja chwała wstępuje, Twoja chwała ogarnia nas. To Ty, obecny wśród nas, Twoją miłość przyjmuje. Teraz jest łaski czas. To Ty, obecny wśród nas, Twoja chwała wstępuje, Twoja chwała uwalnia. Choroby uzdrawia mnie, tak potężny jest. Każdą ciemność rozjaśnić chce, nadzieją zmienia mnie. Twoje święte słowo i krzyż wskazują mi drogę. Zmartwychwstałeś i żyjesz dziś, teraz i tu. Odnawiasz moje siły jak orła, jak młodego orła do lotu. Porywasz mnie, odnawiasz moje siły od nowa, dajesz mi moc i podnosisz mnie. Zapomina, tyle dajesz mi swej łaski. Uwielbiam, nie zapominam, tyle dajesz mi codziennie. Uwielbiam, nie zapominam, tyle dajesz mi swej łaski. Ty, obecny wśród nas, Twoja chwała wstępuje, Twoja chwała ogarnia nas. To Ty, obecny wśród nas, Twoją miłość przyjmuje, teraz jest łaski czas. To Ty, obecny wśród nas, Twoja chwała wstępuje, Twoja chwała uwalnia nas.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości, abyśmy w duchu i w prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w tym sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana, który żyje i króluje na wieki wieków.